Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam. Mamusia też wita. Nie wiem, czy ją słychać, bo stoi kawałek ode mnie. No i dzisiaj przyjechałyśmy już na ogród tutaj zaczynać ostro wybierać wszystkie warzywa. Ale w pierwszej kolejności zabrałyśmy się za maliny, bo one cały czas tutaj, mimo tego, że bardzo je słońce spaliło, ograniczyło im plonowanie, to cały czas owocują. No i dzisiaj jest ich naprawdę dużo. Ostatni raz zbierałyśmy tutaj w piątek, jak Jolcia była. No dzisiaj mamy już... Co dzisiaj mamy? Wtorek. Boże, ja już wiecie co, do tyłu chodzę przez to wszystko. Człowiek nie ma siły myśleć, nie ma siły się skupić i tak, kurczę, te dni gdzieś uciekają. Dzień mamy, jak widzicie, piękny, słoneczny. Już wczoraj zaczęło się wypogadzać. Niebo zrobiło się błękitne i dzisiaj też temperatura jest chyba coś 27 stopni teraz w tym momencie, ale wieje wiatr i jest fajnie, jest rzeźko. No i mamy miskę. No będzie praktycznie miska, będzie. Ale jak one teraz pachną. Coś ty zrobiła? No nic, przewróciłam się. Stawaj. O, chciałam o korzenie. No! Jak ci się leżało? Bardzo dobrze. No to po coś ty się tego kalafiora uczepiła? Masz tu rękawiczki, chodź. Idziemy. Co zaczynamy? Co od cebuli czy od buraczków? No, obojętnie co. Proszę się. W pierwszej kolejności zaczynamy od buraczków. Padło na buraczki. Są one tutaj najdalej ogrodu. Najbierzemy się za nie. Od razu je tutaj będziemy obcinać, żeby już do domu nie wieźć tego. Normalnie dałabym to na kompost, bo zawsze później zbierałam i dawałam... Jak zdążysz, to zbierzesz. Jak zdążę, to zaniosę, ale czy to nie popłynie? I takie rozterki, wiecie co, tak cały czas dzisiaj od rana chodzę i mówię, kurczę, wybierać te warzywa, czy nie? No buraki, tak, to już jest czas, można. Bo z reguły żeśmy trzymali zawsze i tutaj, jeżeli macie warzywa na ogrodach, bo też często są zapytania, czy już je wybierać, czy jeszcze trzymać, kiedy wybierać. Nie ma co się spieszyć, jeżeli nie ma przymrozków jeszcze. Tak, to jak najdłużej trzymać je, bo nie trzeba już się martwić o piwnice, o kopcowanie. One jeszcze łapią naturalną wilgoć i są jędrne. Jak się warzywa wybierze, bardzo szybko będą miękłe i trzeba szybciutko zabezpieczać te warzywa, gdzieś kopcować. Także niech one sobie siedzą. No chyba, że są buraki wielgachne, no to wtedy tak, już na bieżąco można wybierać. A my tutaj powiem Wam, że taką norosterkę, bo co roku wybieram dopiero przed samymi przymrozkami te warzywa. A w tym roku, no biję się z myślami, biję się cały czas, wybierać czy nie wybierać. A może, no ale będziemy wybierać, bo tutaj na bieżąco słuchamy doniesień. Niestety są one jakie są, wszyscy wiecie. I nie ma na co czekać, bo tak żeśmy nawet już sobie tutaj wszystko przeanalizowali w domu przy kawie, że nawet jeżeli będzie woda niższa niż w 97 roku o metr półtora, to i tak tutaj na ogrodzie będę miała, bo w 97 roku tutaj było ponad 1,5 metra wody. I jeżeli ona przyjdzie tych metr czy półtora niższa, to i tak tutaj będę miała powiedzmy tyle tej wody czy tyle. To wszystko mi zaleje. No a zbiorniki retencyjne są pełne, one przeciekają w każdej chwili, nie daj Boże, ale mogą puścić, a jak puszczą, to już nie ma szans wtedy. No zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie, ale jednak zapadła decyzja, że wybieramy. Mam nadzieję, że zdążymy, bo tego jest dosyć dużo. No będziemy widzieć.
będąc przy temacie pytania, kolejne pytanie, pytania, przy temacie buraka. Widzicie, jaka jestem rozkojarzona. Cały czas gdzieś te myśli oscylują wokół tej wody, wokół tego, co się dzieje. I czasem człowiek myśli jedno, a gada drugie. Ale będąc przy temacie buraka, może pojawić się pytanie, jak je obcinać. Ogonków nie obcinam nigdy, z tego względu, że tutaj dojdzie do mikrouszkodzenia i nie ma potrzeby obcinania ogonka. Ewentualnie, jak jest taki długaśny, można go troszeczkę skrócić, ale ewentualnie tak. Liście na taką wysokość, żeby tutaj coś zostało. Nie obcinamy w ten sposób, że przy samej główce. Jeżeli idzie do bezpośredniego spożycia, od razu na jakiś zakwas, przetwory, to tak, można go ciachnąć przy główce, ale do przechowania, kopcowania na taką późniejszą, na takie późniejsze spożycie, obcinamy go wyżej, tak jak pokazałam przed chwileczką, z tego względu, że on tutaj będzie zagniwał. Może zagniwać, będzie tracił swoje cenne właściwości, także to jest istotne, żeby obcinać go tak, aby trochę tego czerwonego zostało. Ja dzisiaj chyba ewidentnie nie mogę nic mówić. Co, mamusia? Nic nie mów, tylko pracuj, tak. No to pracuję. Takie są bardzo dobre do słoiczków. Jak macie małe buraczki, nie wyrzucajcie ich, bo dużo osób wyrzuca. A można zrobić z nich bardzo dobre marynaty. Przepis u mnie już na kanale jest, także można się cofnąć. I buraczki są naprawdę smaczne, takie malutkie. Jest troszeczkę przy nich roboty, bo to są pypcie, więc zabawy jest, ale warto. Buraczki porosły ładne. Nie mają żadnych chorób, żadnych pęknięć. No a to dzięki temu, że mają tutaj odpowiednie warunki, dobrze dobrane stanowisko. Burak ogólnie jest wybrednym panem. Nie lubi towarzystwa, nie lubi sąsiedztwa jako takiego i przede wszystkim nie lubi rosnąć po żadnych innych warzywach. Jeżeli je posadzimy, posiejemy po jakichś innych warzywach, one będą takie troszeczkę gorsze, bardziej kapryśne. Bardzo dobrze jest sadzić je w nowiznę tak zwaną, w ziemię, na której poprzedniego roku nie było nic uprawiane, a spoczynkowała ona. I tam za pomidorami, też to pokazywałam już w odcinkach, zostawiliśmy sobie kawałek ogrodu, tam długo stała woda i ten kawałek został właśnie z przeznaczeniem, że w przyszłym roku będą tam buraczki, nic nie było wysiewane, nic nie było uprawiane i to będzie dobre stanowisko dla nich. Teraz na jesień miał iść obornik, ale czy pójdzie, to już jest wielki znak zapytania. Bo jeżeli tutaj woda wejdzie, to prawdopodobnie będzie stała ona długo, bo nie będzie czegoś takiego, że ona przejdzie, zejdzie i jej nie będzie. Będą spuszczane zbiorniki retencyjne, to już jest jesień, więc będą padały deszcze i ta woda tutaj się będzie utrzymywała dłuższy czas. No ale to jest kwestia przyszłości, teraz kwestia zebrać te buraki. No i jeżeli zbieracie u siebie już też na ogrodach plony, warto jest jeszcze pomyśleć o poplonie, posianiu poplonu. I ja normalnie też bym tu po buraczkach posiała, tak jak w tamtym roku. Dobrym poplonem jest gorczyca, facelia, z tego względu, że one bardzo szybko kiełkują, bardzo szybko rosną, bo już 3 tygodnie po wysiewie potrafią zakwitnąć, wydawać plon, więc one bardzo dobrze się nadają na poplon. Dają dużo masy zielonej, a i do tego odkażają glebę. To też trzeba wiedzieć przy właśnie wyborze poplonu. I ten poplon jeszcze by mi tutaj spokojnie wyrósł i później zostałby razem z obornikiem przyorany. No ale niestety tutaj nie ma sensu czegokolwiek wysiewać. Po co? Dla wody? No trzeba by było wynieść. Trzeba by było wynieść, tak. Wodę, babciu. Buraki.
liście, które teraz po obcięciu, już po zebraniu plonu, nazywają się resztkami pożniwnymi, można wynieść na kompost, można je dać zwierzętom, jeżeli macie, bo one chętnie zjedzą, a można też zostawić na polu, rozściełając, nie stosując poplonu, bo nie każdy stosuje poplon. Można te liście zostawić, żeby ta ziemia nie była goła, odsłonięta, bo mamy jeszcze słońce, mamy jeszcze wiatr, no i ona tutaj będzie narażona na wpływ działań atmosferycznych, a lepiej, żeby była okryta, żeby tutaj nie dochodziło do strat wilgoci, przesuszania, co niestety w tym roku musimy brać bardzo pod uwagę, bo mamy lata suche. Mimo że niektóre regiony zmagają się z wodą, to jednak jest susza w kraju. Ty wiesz co? Ale tu jeszcze fasola jest. To ją chyba trzeba powyrywać, co? No trzeba z krzakami, bo to nie ma sensu. Jedziemy do domu, a ja się w domu siądę i ją obiorę. Ale to widzisz, to jest ta, co ty ostatnio siałaś. No tak. To jest ta, co wysiałam ją na końcu i ona mi nie wszystka wzeszła. No, nie wszystko, bo widzę, tutaj było mokro. To było po tym wielkim deszczu, no, wiesz? Wiem, widzę jakie braki, ale popatrzcie jaka. No fasola. Teraz dobrze pojemy. Ty, no to może jutro jak będzie kopanie kartofli, to fasoli nagotujemy, można, co? Można, zobaczymy. Tu jeszcze są krzaki. O, to było miło. Czekaj. Pewno, jeszcze raz dobrze pojemy. Fasolę. Ale jest jej. No. Żeby tak nie wymokła. No żeby nie wymokła, to by było dużo fasoli. Cebuli jeszcze ogólnie takie 4 solidne wiadra 20-litrowe. Cebulę ogólnie już żeśmy dawno wybrali. Ale to jest ta, którą wysadzałam bardzo późno, co Edziu ją kupił, ostatnie sztuki, i tak trzymałam ją w lodówce. Później mieliśmy długo szczypior i też dosyć ładna porosła, taka akurat w sam raz, nie za duża, średnia można powiedzieć. Teraz ją powysuszamy. Ty, tam damy tutaj. No właśnie, chyba wejdzie. Wejdzie. Tu zahaczyłaś. No musisz... O, a to daj ja tu do samochodu. Daj do samochodu. Chociaż przyczepka jest teraz dociążona, to nie będzie tak skakać jak w tą stronę. Ale daj do samochodu. Maliny musisz przesunąć. Trochę dzisiaj żeśmy wybrały. Pracy jest dużo. Edziu dzisiaj orze. Powinien już za niedługo wrócić też z pola. Tatuś pojechał na sąsiednią wieś kopać kartofle koladze, bo też tak przyjechał. No każdy widzi, co się dzieje i gonimy tutaj z pracami wszyscy. To nie jest to, że tylko my. I tak pojechał mu tam wykopać dzisiaj. Jutro pojedzie, a jutro będzie u nas kopanie kartofli. Może zdążymy, zobaczymy. Jest tego dosyć sporo. No ile się uda uratować, może się uda wszystko, może nie, zobaczymy. To najbliższe dni pokażą, też będzie zależało, jak ta woda będzie szybko przybierać, ile jej będzie. No zobaczymy. Na dzień dzisiejszy to jedzie do domu i chyba mamy dość. Jeszcze teraz to trzeba będzie poznosić, posegregować. No i w domu jeszcze jest dosyć sporo pracy. Także to nie jest tylko to, że tutaj wybieramy na ogrodzie, bo jeszcze i w domu trzeba zwierzęta ponakarmiać, porobić. I tutaj tak na sam koniec taki, kochani, do was apel, w sumie bardzo duży apel, bo idzie do zimy, nie wiadomo jaka ta zima będzie, ten rok jest nieprzewidywalny
i możemy tak podchodzić sobie lajtowo, że a zima będzie taka, jakie były, może tam troszeczkę będzie ostrzejsza, ale trzeba wziąć też pod uwagę, że może tak dosolić, że się z rozumem nie pozbieramy, bo i taka możliwość istnieje. I apel, żebyście mieli jakiekolwiek zapasy żywności, a przede wszystkim wody na tydzień, dwa, chociaż minimum na ten tydzień, bo dzisiaj zobaczcie, no tam na południu kraju odcina od świata niektóre ulice, niektóre dzielnice i ludzie nie mają nawet wody. I te zapasy powinny być, bo nie daj Boże, jak zasypie drogi, zawali śniegiem, nie dojadą samochody do sklepów, wszystko stanie, nastąpią przerwy w dostawie prądu czy dostawie wody i jesteśmy uziemieni, naprawdę uziemieni. To nie jest lato, że jeszcze możemy pontonem przepłynąć czy kajakiem. Zimą takiej możliwości dostarczenia produktów spożywczych czy chociażby wody może nie być. I tutaj apel. Kiedyś ludzie mieli zapasy i był taki czas, że śmialiśmy się ze starszych ludzi, bo ja też pamiętam, jak moja babcia w wersalki gromadziła żywność, jabłka, chleb chowała po szafach, różne słoiki z przetworami i my z mamusią dopiero żeśmy się kapnęły, że coś jest, jak śmierdziało albo hordy muszek wylatywały. I nieraz mama mówiła, mamo, po co ci to? Ja też babcię strofowałam, a babcia zawsze powtarzała, pamiętaj, żebyś nie dożyła takich czasów jak ja, że nie będziesz miała chleba albo wody. I dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, babcia miała rację, starsi ludzie mieli rację. Dzisiaj nie mamy zapasów, bo jesteśmy nauczeni wygody. Idziemy do sklepów, na półkach sklepowych jest wszystko. Pstrykniemy sobie palcem, wystarczy tylko, że w portfelu mamy dudki i możemy zrobić zakupy. Ale może przyjść taka sytuacja, że braknie dostaw do sklepu, braknie możliwości dojechania do Was z pomocą i będzie naprawdę ogromny dramat. Dlatego taki apel, miejcie jakikolwiek zapas podstawowy. Woda, mąka, to jest podstawa. To miejcie minimum na tydzień, bo jeżeli będzie woda i mąka, to sobie dacie radę. Życzę, aby nie doszło do takiej sytuacji, żeby moje słowa nie były tutaj potrzebne, bo nie jest to sytuacja przyjemna, ale wszystko się już wydarzyć może, z tym się liczyć musimy, bo ostatnie lata przyzwyczaiły nas do dużego luksusu, do wygody, że zimy były łagodne, wszystko mamy pod ręką, ale to może się, kochani, w każdej chwili skończyć. W piątek jeszcze nikt nie myślał, że będzie taka tragedia w kraju, a w niedzielę już niestety wszyscy żeśmy się zjednoczyli, zaczęliśmy płakać. Także tutaj zima może przynieść to samo. Jednego dnia będziemy bawić się na sankach, a drugiego dnia będziemy prosić Boga o pomoc, czego oczywiście nie życzę tutaj i stąd mój taki niewielki apel do Was. Na dzisiaj kończymy. Jedziemy do domciu. Jedziemy. Mamusia, już masz dość, nie? Już. Ja też. Już. A też jeszcze to trzeba pochować, to trzeba zrobić. Trzeba i tak. Nawet ręce mi się spociły. Już nie chcą pracować. A ja mam, patrz, nawet tą... Bubę masz. Babcia i mama zawsze mówiły, jak byłyśmy dziećmi i ja mówiłam, mamo, tak mnie ręce bolą, tak mi się nie chce. A mama mówiła tak, ręce bolą robić, oczy bolą patrzeć. Nie, jak to było? Oczy bolą patrzeć, a ręce muszą i tak zrobić. O, tak to było. I tak jest. I tak jest, nie ma. Boli mnie tutaj patrzeć, ale te dwie dłonie muszą to zrobić. Musimy. Do następnego.